już w niedzielę 17 Eurowizja Junior. Zobaczymy tam na scenie między innymi, możemy już to zdradzić, Alicję Szemplińską, naszą reprezentantkę z tegorocznej Eurowizji, tej dorosłej, która się niestety nie odbyła. Cześć! Witam bardzo serdecznie. Jak się trzymasz w tych trudnych czasach? Bardzo dobrze. Staram się produktywnie spędzać ten czas, także czuję się świetnie i jestem bardzo szczęśliwa, że dzisiaj mogę tutaj być. Właśnie, powiedz nam troszeczkę o Twoim występie. Myślę, że my jako fani Eurowizji troszeczkę postrzegamy to jako taką choć drobną rekompensatę za to, że nie mogliśmy zobaczyć Cię na scenie tej eurowizyjnej. A jak Ty postrzegasz ten występ? Ja się bardzo, bardzo się cieszę, że piosenka Empires będzie miała szansę pokazania się na eurowizyjnej scenie, mimo że nie jest to dorosła Eurowizja, ale Junior też jest wspaniałą okazją, żeby pokazać tę piosenkę i też będzie uświetniona wspaniałym aktem tanecznym i będzie wspaniała wizualizacja, będzie wspaniała wiolonczeliska, także ja się nie mogę doczekać, myślę, że to będzie show. Czy jest stres przed takim występem? Bo z jednej strony wykonywałaś ten utwór już kilka razy, przygotowując się w ogóle do majowej Eurowizji. Jest stres nadal? Zawsze jest taki dreszczyk emocji. Taki dreszczyk emocji, który tak motywuje i dodaje takiego kopa do działania. Powiedz mi, bo to jest pytanie, które myślę w tej chwili chodzi po głowie zdecydowanie większości fanów Eurowizji, którzy być może nas teraz oglądają. Jak oceniasz w tym momencie szansę na to, że dostaniesz tę drugą szansę i będziesz mogła pojawić się na Eurowizji w przyszłym roku w Rotterdamie? Mówiąc szczerze, ciężko mi jest to ocenić. Ja mam oczywiście ogromne nadzieje, że się uda, ponieważ wciąż jest to moje ogromne marzenie, żeby tam się pojawić. Także jedyne, co mi pozostaje, to mieć nadzieję i trzymać kciuki i trzymajmy kciuki i zobaczymy, jakie będą decyzje. Czyli najważniejsze, że jest chęć w tobie, żeby w ogóle... Jest ogromna chęć. Jakby takich rzeczy, wydaje mi się, że takiej motywacji i takich marzeń się nie traci. Patrzyłaś troszeczkę, śledziłaś przygotowania do tegorocznej Eurowizji Junior, wiesz mniej więcej, znasz piosenki, które biorą udział w konkursie? Tak, ja oczywiście mam jedną faworytkę w sercu, czyli naszą Alicję Dracz, ale też znam osobiście inną reprezentantkę Niemiec, Susan, która również ma wspaniały głos i której również kibicuję. Też słyszałam piosenkę reprezentantki Hiszpanii i bardzo mi się podoba jej energia. To prawda, też tak czuję. Życzę Ci dużo spokoju na ten niespokojny czas i ja mocno trzymam kciuki, że rzeczywiście spotkamy się w maju w Rotterdamie, że będziesz ty, że ty tam będziesz i że ja też będę mógł tam być i relacjonować tę Eurowizję. Ślicznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.